Cześć kochani, witam Was, Wasz Soul Voice w następnym odcinku o kolorach i tematyce kolorów, co do nas wnoszą, jaką energię emanują, czy leczą, czy nie leczą. Dzisiaj porozmawiamy o kolorze brązowym, o którym opowiem Wam to, co oczywiście przyjdzie mi do głowy, a Wy będziecie mogli się z tym zgodzić oraz nie oczywiście, ale chciałabym powiedzieć Wam moją wersję, ponieważ myślę, że może Wam się to kiedyś przydać, jeżeli będziecie komponowali swój nowy wystrój mieszkania, ponieważ kolory naprawdę mają dużą rolę w naszym życiu i raczej odgrywają ją, chociaż czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jeśli chodzi o ten kolor brązowy, to on zapewnia przede wszystkim stabilność i poczucie takiego, słuchajcie, bezpieczeństwa. Dlatego jeśli lubicie ten kolor, to znaczy, że albo brakuje Wam tego bezpieczeństwa, albo po prostu no, lubicie czuć się bezpiecznie. Ale wiąże się on również ze skłonnością, powiedziałabym, do skrywania jakichś emocji oraz z brakiem, jakby to powiedzieć, szerokich horyzontów. Jeśli to tak można w ogóle ująć. W nadmiarze w ogóle wydaje mi się, że powoduje reakcję smutku, więc za dużo brązowego to niezdrowo. Podobnie do brązów może wskazywać na, czy takie upodobanie bym to ujęła raczej, do właśnie różnego rodzaju brązów może wskazywać na niskie poczucie własnej wartości, ale nie zawsze. Jednakże może się tak, kochani, zdarzać. Generalnie brązowy kolor wskazuje na naturę użyteczności. Jest, kochani, symbolem spokoju, takiej powagi, również ciepła, powiedziałabym neutralności i niezawodności. Najbardziej znanym brązowym logiem jest na przykład logo firmy kurierskiej UPC, podkreślane użytecznością i niezawodnością. Jest też wykorzystywany w innych logach firm, na przykład prawniczych i budowlanych, gdzie jest taką ostają stabilności, dlatego jest dość dobrym, powiedziałabym, kolorem w biznesie i do jakiegoś, nie wiem, no loga powiedzmy, firmowego. Brązowy również należy do kolorów, jak już wspomniałam, ciepłych i przywołuje na myśl barwy naturalne, związane, kochani, z przyrodą. Jest, uważam, kolorem ziemi, drzew, drewna, tak więc tego wszystkiego, co dała nam matka natura. Kojarzy się nam ze spokojem, harmonią i tak zwaną równowagą, taką powagą. Przywołuje moim zdaniem obraz świeżego rozrastania się roślin, czyli tak jakby widoku ściółki również, w iglastym lesie i kawałku gruntu wyłaniającego się wiosną spod pierzyny śniegu, żeby było zabawniej. Daje w ogóle ten kolor, słuchajcie, stabilizację, poczucie bezpieczeństwa i takiej przynależności osobie, która oczywiście lubi ten kolor. Jest też domeną tego wszystkiego, co wiąże się z żywiołem oczywiście Matki Ziemi, a mianowicie z praktycznością, sumiennością, również ciężką pracą i konkretyzmem, jeśli tak to mogę ująć. Ludzie poszukujący tego koloru są ciepłymi osobami i rodzinnymi osobami, którym jednak brakuje pewności siebie, zrównoważenia i czasem właśnie stabilizacji i tak zwanej stabilności, no jednym słowem. Niekiedy, kochani, wykazują tak zwaną sztywność poglądów. Konserwatyzm taki, no wiecie, i jakby to powiedzieć, odmowę na to, co nowe, czyli osoby takie są takie bardzo zagorzałe w swoich starych poglądach i nie potrafią często przełożyć się i ukierunkować na coś nowego, co po prostu jest teraz, no jakby to powiedzieć, na czasie. Boją się przyszłości, a każda niewiadoma na przykład budzi w nich lęk.
czyli poszukują silnego oparcia, które zapewniałoby im stabilność i pozwoliło spokojnie przejść przez życie. No cóż, takie osoby pragną zmienić swój charakter i nieco go wzmocnić, lecz przychodzi im to, kochani, z wielkim trudem. Cóż mogę powiedzieć o wpływie koloru brązowego? No cóż, kolor brązowy ma w sobie mnóstwo powagi. Dodaje otuchy i nas wspiera. Z drugiej strony może jednak pozbawić pewności siebie czasem i dawać odczucie ociężałości i przygnębienia oraz takiego, jakby to powiedzieć, letargu w czymś, co już było, jest i się nie zmienia. Może tak to ujmę. Brąz to kolor pustyni, słuchajcie, Afryki i krajów gorących, dlatego też daje mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o aranżację mieszkania na przykład. Brązowe ściany uspokajają, dlatego też świetnie nadają się do pomieszczeń o charakterze wypoczynkowym, jak na przykład salon czy sypialnia. Osoba utożsamiająca swój charakter z brązem jest generalnie uporządkowana, stabilna i zawsze można na nią liczyć. Innymi słowy, kojarzy się, kochani, ze skałą i reprezentującą osobą wszystko to, co, na czym można, powiedzmy, polegać. Jest do tego uczciwa i szczera do bólu. Największy pociąg ma do zawodów związanych z przyrodą. Z wielką pasją poświęciłaby się na przykład pracy na roli. Pasjonują tą osobę prace ręczne, pomaganie innym ludziom, a jej marzeniem jest na przykład domek na wsi. Generalnie zwolennicy brązowych kolorów dokładają wielu starań do tego, aby być profesjonalistami. No cóż, na rzecz pracy zawodowej potrafią, kochani, zrezygnować z życia osobistego, co wcale nie jest najlepsze, niestety. No ale cóż, osoby kochające brąz tak mają, co jest cenione przez oczywiście ich pracodawców, ale no niekoniecznie przez bliskie osoby i tu radziłabym się zastanowić. Także już wiecie sporo o kolorze brązowym, może natomiast teraz przejdziemy do kolejnej barwy? No to zaczynajmy. No to weźmy na wokandę kolor czarny, niech będzie. Kolor czarny, kochani, kojarzy się z tym, co nieznane i co jest tajemnicze, a także z ciszą. Spowijany w czerń, by odgrodzić się od świata, dlatego wspomaga ona jakby leczenie drobnych nerwic, ale nie należy tej barwy stosować przy stanach melancholijnych i bardzo depresyjnych, ponieważ wtedy mogą zacząć się, kochani, problemy. Czarny jest cudownym kolorem, ale nie każdy może z nim obcować na co dzień w bardzo dużej ilości tej barwy. Kochani, jeśli chodzi o kolor czarny i osobowość, to osoby, które wybierają czarny kolor, koncentrują się na sobie. Kolor czarny to także kolor smutku i izolacji. Jest to także kolor ekskluzywny i formalny. Sugeruje władzę, wyższość i godność. Kolor czarny może uspokajać i wyciszać. Dodaje też pewności siebie. I jest taki bardzo dostatnim kolorem. No cóż, kolor czarny kojarzy się, kochani, z elegancją, tajemnicą, dyskrecją, a także siłą magiczną. Wywołuje silne emocje i jest autorytatywnym kolorem, można by powiedzieć. W świecie mody jest uważany za stylowy i nadający wyrafinowanie. Istnieje, kochani, ponad 50 odcieni czerni. Czerń symbolizuje także koniec czegoś, na przykład śmierć czy stratę. W przeszłości reprezentuje
księżyc, a współcześnie reprezentuje konserwatywnych ludzi, bym powiedziała. A w świecie fizyki księżyc absorbuje 100% światła bezpośredniego, a zatem nie odzwierciedla żadnej długości spektrum, dlatego w całej historii kolor czarny kojarzy się z niebezpieczeństwem, złem i tym podobnym zagadnieniami. No cóż, ale tak to czasem bywa z tymi kolorami. Technicznie, kochani, jest to kolor, a jego brak. Symbol elegancji, luksusu, podobnie jak złoty. Szykowność, na przykład garnitury, mała czarna i tym podobne. Oraz oczywiście nowoczesność. Czarny wykorzystywany jest tam, gdzie trzeba podkreślić powagę, tajemnicę, na przykład logo James Bonda, czy jakieś tam inne rzeczy. Cóż mogę dodać? Kompetencje lub na przykład autorytet też lubią czarny kolor, ponieważ on się z tym wiąże. W kręgach chrześcijańskich kojarzony jest niestety z żałobą i śmiercią. No cóż, no tak to już się już przyjęło. Wiele marek zresztą odzieżowych ma logotyp w czerni lub wykorzystuje czerń w znacznym stopniu. Tak bym to powiedziała, bo jest bardzo elegancka i wytworna. Taka czarna metka naprawdę fajnie, elegancko wygląda. Lepiej uważam niż biała. Kolor czarny to najciemniejsza barwa ze wszystkich barw. Teoretycznie, kochani, nie jest on kolorem, lecz po prostu brakiem światła widzialnego. Nie ma w 100% kolorów czarnych. A najczarniejszą rzeczą na świecie jest, kochani, sadza. Czerń jest jedną z najbardziej klasycznych i konserwatywnych barw, moi drodzy. Nigdy nie wyjdzie z mody, a ludzie, którzy ją kochają, zawsze będą kochali tą barwę. Po prostu nigdy czarnego nie zabraknie. Można tą barwę łączyć w zasadzie ze wszystkimi kolorami, ponieważ stanowi świetne dopełnienie i doskonale się tonizuje, czy też tonuje. Ma wiele znaczeń, od tych całkiem negatywnych po te super pozytywne. Do tych pierwszych zaliczyć można symbolikę śmierci, jak już wspomniałam, w kulturze amerykańskiej i europejskiej oczywiście. Pozytywnym symbolem jest natomiast według Indian, ponieważ oznacza życie. Większość osób czerń kojarzy się z religią, żałobą i śmiercią. Nie wyobrażamy sobie założenia ciuchów w innym kolorze w momencie, gdy udajemy się na pogrzeb. No cóż, ważną uroczystość czy spotkanie biznesowe. Czerń to bowiem symbol wielkiej elegancji, powiedziałabym wyrafinowania i luksusu. Łączy sobie jednocześnie tradycję, jak i nowoczesność. Klasyczna mała czarna nigdy, kochani, nie wyjdzie z mody i zawsze będzie kojarzyć się z dobrym smakiem, ekskluzywnym i elegancją. Więc jeśli nie mamy jakiejś wykwintnej kiecki na jakąś okazję, mała czarna zawsze i wszędzie z tobą i przy tobie kochana będzie. Dobra, tak mi się po prostu zrymowało. Jeśli chodzi o wpływ koloru czarnego, oczywiście podchodząc w aspekcie psychologicznym, budzi ona u ludzi raczej negatywne emocje, kojarząc się ze złem, cierpieniem, smutkiem i śmiercią. No cóż, ale w kulturze Chin uznana została za kolor, kochani, zdrady i grzechu. Tak podsumowując, osoba, która kocha czerń, charakteryzuje się niezależnością, zdyscyplinowaniem, wielką siłą i, kochani, pewnością siebie. Barwa ta jest bowiem zdecydowana i potężna, ale jednocześnie potrafi zamknąć się na świat, czyli w związku z tym, stosując ją, możemy dodać sobie siły, ale z drugiej strony zamknąć siebie i swoje drzwi do innych osób. Mimo tego jest to kolor pasujący każdemu i bez względu na płeć i okazję zawsze pozostanie w modzie i tak po prostu się trzymajmy. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, dopasujcie czarne dodatki do różnych kolorów i będzie fenomenalnie i fantastycznie. Zapraszam na kolejne odcinki.
o innych kolorach. Trzymajcie się cieplutko, papatki, przesyłam dużo pozytywnej, magicznej energii. Z mojego serduszka do waszych. Pa, pa, cześć!